Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj piękna pogoda. No i co? Jest i Piotr ze mną. Jest do pomocy. Zaczynamy temat z wiatką, bo jak przyszedł maj i co? Zaczniemy działać i zaczniemy działać z kombajnem od razu. Dzisiaj zdejmiemy sieczkarnię, bo mamy noże z firmy Zenox, już leżą u nas dobry miesiąc. Zdejmiemy sieczkarnię, ona pojedzie do zrobienia, żeby już była gotowa. Wyspawamy całą budę tej sieczkarni, tam gdzie są popękane rzeczy, zregenerujemy, no żeby po prostu było jak nowa, nie? I co, ja zakładam kamerę na głowę. Opa! Bijakowa opryskiwacz. I co? Widzicie, zboże fajnie rosną. Mówiliście, że takie rzadkie. Zobaczcie, jak teraz wygląda. No bo to kamera zawsze oddaje tak, że jest rzadkie. Wiesz, no bo inaczej jest na zdjęciu, jak zrobisz, jest na kamerze i tak. Z Piotrusiem będziemy tu działać, zgarniemy tę glinkę, bo w sobotę chcemy, dzisiaj mamy w ogóle środę, wtorek, tak? Będę chciał wyczyścić te słupki, pomalować je do pewnej wysokości, bo one będą wiadomo ścinane. No i ze Stachem będziemy w sobotę coś działać już tutaj, żeby zadeszczenie, kurczę, w maju zrobić, żeby móc grzebać przy kombajnie już na dobre. Chcemy w tym roku rozpocząć pracę wcześniej, nie tak jak rok temu. Mamy parę rzeczy, a to się dowiecie później. Powiedzmy, że taki wstępny odcinek, co się będzie działo. Mamy plan fajny z filmiczkami krótkimi, a to się dowiecie później, jak już będziemy robili. Wchodzimy do maszyny, już otwarłem. O, no ten zapach. Zapach maszyny. O, uchylimy szybkę. Gotowy do żniw. Można jechać. Przepalimy go w sobotę, może to nagramy. Przepał. O, ostatnio był palony, jak żeśmy zalewali płyn. Zalewaliśmy wtedy. A nie, dobrze. I kopaliśmy dołki pod wiatę. A nie, no bo były mierzone. No, no mierzone były, żeśmy zaczynali grzebać wtedy te dołki. No i jak widzicie, wysprzątałem tu. Gdzie się ręka jakaś została pojedyncze, to się rozkrzewiło, ale wyschły na proch. Odkurzałem tu wszystko fajnie. No tu zaciapane niestety błotem, bo ostatnio, mówię, w listopadzie żeśmy zalewali płynem, to wygląda to jak wygląda. Trytytki leżą, gaz, gaszenie. No i co? Sparowałem go jeszcze z miesiąc temu. Testowałem te błotnice od Seby, z firmy Zenox. Granitu mi przyszła, tubkę wbiłem z marolitynowego i nabiłem. Nabiłem smar. Co tam bujasz, Piotruś? Nie, zapisałem. Udurę. A tam ty się nie przejmuj. Ona jest mi lekko skrzywiona, wiesz o tym. Rura? Może była walnięta. I co ogólnie? Tapicerkę będziemy ściągali też w tym sezonie. Chcemy zrobić i po ludzku to zrobić, powiedzmy. Żeby tu tak nie było jak takiego dziadostwa, a co z wizualki dalej będziemy robić, nie mam pojęcia, wiem, że będziemy oświetlenie robić na pewno, żeby było całe z przodu i z przodu jakieś tam jest, no ale chcemy, żeby też ładnie z tyłu było zrobione i z przodu, że już jakieś będziemy jeździli jak należy po drodze, to żeby wszystko fajnie było. Jak widzicie, kabina prawie 1,80 m ma. 1,80 m ma, jak tak się stoi, bo jak ja mam 1,86 m, to niewiele im brakuje, nie? Można na stojąco mucić, ale niewygodnie. Nie po to się rekorda kupiło, żeby na stojąco mucić. No, i tak. Dobrze, że się ten rekord trafił, bo dopiero byś miał przeżyć. No nie, mielibyśmy kombajnu wtedy, no co? No, tak byś musiał. No gdzie? Przecież nie kupilibyśmy pewnie wtedy kombajnu. 56 kupilibyśmy. Wątpię. Żeby się udało kupić w końcu coś. Bo już by było późno. I rezygnacja by była z zakupu. Powiem tak, taki był zdecydowany. No by, bo cóż miał do stracenia, nie? No właśnie. No i tak. Fuh, co tu jeszcze? O, pajączek. Mam cię, dziadu. Ubin tam sobie rośnie. Będziemy kosić w tym roku ubin. Jak i ziorko u Piotrusia. Wychodzi ci to ziorko coś? Tam na piachu lepiej wychodzi. Tu jak masz pod górkę, nie. Może nie ma wilgoci teraz wystarczającej. Tam koło stawu. Chodź,
No, tam. Ale powychodziło, szpilki już są? Wiesz co, nie byłem osobiście, ale z daleka widać, że już się dzieje. Nie, no tak, z daleka widać, co tam coś jest. Jaskółki to robiły trochę ambarasu przez tą wnękę tutaj, nie? I... O, napinacz działa, jak Bóg przykazał. I tak. Ja wiem, że już wyleci. Czy ja wiem? Coroczny problem pod bajem. Czy ja wiem? Pod plandeczką sucho było wszędzie, także nie było problemu pod blachami. Przezimował sobie. Co prawda tą plandekę to 10 razy naciągałem na nowo, bo mi wiatr pozrywał sznurki. No ale co? Tu się leje olej. A, z tej... Złączenia, nie, złączenia, wiesz? Mariatorek jest. Złączenia. A, tu. Tu jest tu. Złączenia leci, no. Nie trzeba to zrobić. No tak to czy sucho w miarę wszędzie, tylko to łączenie tutaj. No ale tak to widzisz, chodzi o to, że nie jest mokry, nie? Że nie przemógł nigdzie. Nabijałem tu wszędzie, smardzie się dało. O. Czuć szczury i żniwa po części. No i co? Główny temat dzisiejszego odcinka to będzie ściąganie się z karni i te ziemię będziemy likwidować. Tutaj nawet tam wszystko jest na tym. Na czym? Na dole. Gdzie? No jak masz ten, kurwa, wyszło mi z góry. Sita? Podłogę w odsiewacza? Tam na przodzie to się wyszło mi z góry. Podłogę podsiewacza. No, podłogę. Uj! Czysta. Czysta? No, kurwa, kamera mi weszła pod plandekę. Zajebałem w łeb, dobra. Chodzimy na ten, podasz mi. Opa! Co? Plandekę? Nawiniemy ją trochę, no. Sznurkę tam podwinięta jest pewnie. A to tak podwinąć, żeby nie przeszkadzała, tylko wiesz. Czekaj. Dobra, tyle podwiniemy i starczy. Bo będzie zwiewać ją, bo to też musi deskę. Daj mi deskę, tylko to położę. No dawaj. Ja mam to tak położę, a potem i tak to opuścimy, żeby... Tak, a jak się... No. Zobacz. Wydeszek z Waryńskiego. Nawet nie przepalił się to. Nie przepalił się, tylko trochę farby odeszło. Ale zobacz, całą zimę stoi tak. I nic. Nawet grama rdzy. No na spawie widać. Coś tam na spawie jest, ale sama blacha, nie rdzewka. Do 900 stopni, byle gówna nie ma. Puh, i dobra. I zjeżdżamy. Chłopie, jak na polską produkcję. To jest zajebiście. Dobra. Mamy sieczkarnię. Odkręcimy. Kierownicę odkręcimy. No. Rozrzutu i dopiero. Dobra. Ja se widzowie ogarnę. Z Piotrusiem klucze wszystko i dopiero. Gdzie? Mnie też. Kierownicę odkręcimy. Potem sieczkarnię się ściągnie. Masz? Czekaj. Ściągniemy to, zakręcimy. Mi tę betoniarkę zaprowadzi, nie doczekam się. Wczoraj wróciłem, widziałeś, wieczorem. W nocy już było. No jest, ściągaj śrubę. Podnieś sobie ją już. No i spadło, dawaj ją wyweźmiemy. Już. No i wyciągniemy ją tu. Kierownicę. Poczekaj, daj śrubę wkręć ten tutaj, żeby nie zginęła. Kręcimy ją tutaj. Sieczkarnię na palety wrzucimy. Mam. Dawaj te kierownice. Prostuje się wszystko, będzie jak z cacy. No to sieczkarnia to petarda, to oryginalna bizonowska to. No, to jest tak. Może na głowę, dawaj do tyłu. To jest tak. O, chodź bokiem. No.
Położymy to na razie z boku, ja przyniosę paletę, położymy. Potem to na palecie zawieziemy do Stacha. Czy tam Stachu podjedzie bitką w sobotę. No jak i tak macie robić, to można zdjąć dzisiaj. Przede wszystkim jest... No już tu była spawana na miejscach. Ale widzisz, patrz, tu jest oberwany w ogóle. No co z tego? To, się... to trzeba jakoś... Kierownice. Kierownice są eleganckie. Takimi szczegółami się nie przejmuj. Wiem, ale no jakby nie patrzeć, trzeba to zrobić, bo w końcu oberwie się. No ja idę po paletę. Oglądał rok temu nasze remonty. Ale ja idę stamtąd. Idź z tamtej strony. To mówisz? Wacalo oglądał remont bizona rok temu. No, a komentował na filmy. Dobra. Trzeba ją dźwignąć, zobaczymy ile ona waży. Poczekaj. O kurwa, nie jest lekko, powiem ci tyle. Wykręcę śrubkę, wstać do kieszeni. No ja. Nic byś zgubił. Nie, wiem, pił padła. Jest? Tylko... To by ją trzeba... Tak. Jak? No jak? Podnosisz do góry. Tylko śruba. Ach, ciężko. Te śruby by trzeba by przydało się ktoś, kto by wybił te śruby. A nie utrzymasz tak? No wątpię. Jest trochę by żelazka. Dobra, trzymam u siebie, już wybiłem. Wybiłeś? Tak, lekko potrzebne. Dobra. Oj, kładziemy. Dobra. Stanie też rady. Nie wiem, gdzie śruba poleciała. U mnie. Dobra, kładzie na dół, w tą stronę. A, gdzieś tu, bo... A, dobra, mam. Dawaj, weź ją tak, żebyśmy położyli ją. Na pamięć. O. Dobra, nie ma go. Leży. Tylko u ciebie śruba w środku. Gdzie w środku? Ja tu mam. I w kieszeni. Dobra. Mamy ściągnięty temat. Nawet myślałem, że będzie wodzie, tak czy... Nakręcią. Właśnie tak robię, że przykręcę. Przeciwnoże też niektóre wymienimy, a inne naostrzymy, bo przeciwnoże nie ma sensu wymieniać na nowe, bo wymieni się te, które trzeba, można je ostrzyć. Oj, brakujących, bo jest kilka. No niestety. W sieczkarnie to żeśmy tyle zrobili, co żeśmy łożyska w niej wymienili rok temu, bo już późno było. Głównym celem był sam kombajn. Widzicie, headeru nie było robionego. Przez to było bicie na tym. Na. Jak to się mówi? Na motowidle. Na headerze. Jeszcze na headerze, na kolumnie kierowniczej. Ale ta kierownica wielka, kurde. No i sieczkarnia ściągnięta. Nie było źle. Trzeba się podreperować, podspawać tu troszkę. Wiesz co, weźmiemy tą sieczkarnię, przyniesiemy ją. Tam leży na razie pod tym, jak w sobotę ma zabierać. Tu przeniesiemy na palet, żeby z boku była i nie przeszkadzała. A tam co? Co? No. Przykryje się ją na razie. Bip. Jakby tam leżało, to przecież już nie musiał. Co? Jakby tam leżało, to też nie musiał przykrywać. No to przeniesiemy, żeby w wygodnym miejscu. Ciężki nie jest. Coś ty, Piotr, jesteś ty chłop. Ja to... Jakieś miora, nie dźwigasz nic. No ja unikam. Dawaj. Jeśli Piotruś nie narobisz, to nie zarobisz. Poczekaj. Złap tutaj za górę i tu pod spodem, tu złap pod tym. O. Odejdź jeszcze, żeby się nie... I dawaj do góry. O. Ale kurwa, chujowo mi jest. Nieś ją przez kurwa jebane. No to sobie weź tak, żeby koło. Ci było wygodnie. Ale nie, tu nogi obijam. No to weź złap za koło. Złap za koło i tak. O, da. Dobra. Tu czy dalej? Dalej. Dobra, kładź. Położymy ją na... Na tej palecie. Waży swoje. Możesz, mordę.
Tak, tam rządeka. Rębak był przykryty. Ostatnio był rębak nam przykryty, zestaw pojechał. Dobra. Ostatnio, żeby było łatwo wziąć. O. Dawaj. Baja. Dawaj te kierownice. O. Za nie kierownicę? Sam pokażę. Co tam gdzie? Gdzie? Trzeba gdzie zanitować. Bierzemy załadowanie się tej gliny. Tą glinę wywieziemy tam daleko. Het, het, het. Bendix w rozruszniku też nie cofa się. Dobra, niech stoi maszyna. Siewnik do czyszczenia, nawet nie ma kiedy. Człowiek robotą zajęty, do roboty chodzi, popołudnie wolne. A jak pogoda nie sprzyja, to już jest kaszana. Trzeba to druty powyciągać, żeby łapali. Wywalimy te kamienie tak samo. Już. Pam, 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 pam. Się przyda. Nie jest źle w sumie z tym ziemią. Nie jest tak trochę twardo. Szybko się przyda. Jak bierz na całą drogę. No to musisz być mądrzy. No wiem, lekko naciskam, żeby nie połamać. Jak to niech tu... Jak młody. Jak co niektórzy kopiąc ze no niestety. O kurwa, tym dziadostwem to chyba se mogę. Idę Piotruś po tą stalową, bo tym to gówno nie robię. Wziąłem sobie drąga. Drąga wziąłem, żeby machnąć drągiem. Już. Trochę to rozbiję. Ta jedna glina się zaschła, to... Uleżała. No, bo to glina, to wiesz. Nie chcę mi się tu Rafała angażować z koparką specjalnie do tej ziemi. Aczkolwiek tu ściągnąłby tą górkę trochę tu, nie? No i tak będzie czas ściągnąć. No wiem. Najwyżej jakimś zwinem czy czymś zagęsić, żeby nie było na ziemi. Jąbami. Pomyślę, nad jąbami, no. Trochę by to kosztowało. Daleko nie trzeba szukać ich. Co? U wujka Bogusia są, u wujka Bogusia bym wziął. No, najwyżej. Jak masz, no to jakby starczyło, to pewnie. A glina, no tak chuj nie strzeli. Kur... się zachciało w żółtej glinie. No nie wiem, czy nam tak szybko z tym pójdzie. Kurwa twarde to gówno, jeszcze ty nie masz łapaty. No. Muszę sobie wykrzywić jakoś. Kurde. Cóż za dziadostwo. O. No ile? Lepiej. Ale ciężko mi, bo chłopie no. Ciężko jak pieron. No ja tam powoli działam. No z tych kątem to co działasz. To ciągnikiem przejeżdżałem przez tą górkę, czy jedną, czy drugą zahaczyłem, to przecież takie twarde dziadostwo, że... O, no sztychówką to ty ładujesz. I zładujemy tą sztychówką i tyle. Fajna, kurwa. Dawaj gatunek. Gdzie? Gdziekowej, to u sąsiada. No to cóż. Tu i tak jak masz wybierać, to nie trzeba dość się spuszczać na tym. Te górki chociaż trzeba z dwie, cztery zebrać.
Zgodę, tam ty zbierzesz swoją i... No, to mach wachlu, ja se pod Ubery dla nich. Będzie proszę. Idziemy na Ubinie, zaraz wam tu wyrwę, co nieco. Zobaczycie, jak to ładnie już schodzi. Ach, kurde, ale głęboko siedzi. Chcę wam odkopać. O, jest. No, urwało się. O, tu jest ładny. Puszcza korzeń. Taki już jest. Tu tyle jest, jak trzymam palec. Pala od palca w dół jest ziemia. Reszta jest na górze. Widzicie? Rośnie powoli. Roślinki ładnie, ładnie wygląda. To było gęsto dane, to musi urosnąć ładnie. Na nasiona. Łowy kurwy. A cóż to? Sarny pierdzielone. No, na razie ładnie wygląda. Będzie tu, będą teraz ciepłe noce, bo dzisiaj było 0 stopni w nocy. Będą ciepłe noce, to będzie fajnie wyglądało. My zwracamy z kiprowania i co? I kończymy odcinek też. Także dziękujemy za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Piotruś, pozdrów widzów. Pozdrawiam. W następnym odcinku będziemy działać dalej przy kombajnie. No raczej tak. No. Chyba, że Stachu coś naga w międzyczasie. Może tak być, także co? Trzymajcie się i pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Łapki w górę, subskrypcje, pamiętajcie. Dokładnie, naura. Naura.